Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Jesteśmy dzisiaj z akcją wsparcia dla sędziów ze Stowarzyszenia Justicja, którzy w akcji solidarnościowej z sędziami, represjonowanymi sędziami, sędzią Tuleją, Juszczyszynem, sędzią Beatą Morawiec, każdego dnia 18 miesiąca wychodzą i w takim geście solidarności przeciwko represjom stosowanym właśnie przeciwko tym sędziom. Stoimy tutaj od rana, rozdajemy gazetki, rozdajemy ulotki, rozmawiamy z przechodniami, oczywiście z zachowaniem tych warunków. Wiemy, że jest pandemia, więc przy zachowaniu dystansu społecznego zbyt wielu ludzi nie ma. No a ci, którzy są i widzą baner, i widzą, o co chodzi, to zdecydowana większość ludzi tak podchodzi, rozmawiają, krótko popierają. Zdecydowana większość ludzi popiera tutaj tą naszą akcję, popiera sędziów i uważają, że robimy dobrą robotę. No, a my będziemy wspierać sędziów, tym bardziej, że teraz jest sytuacja, no, kolejna bezprecedensowa sytuacja, kiedy to sprawy zmierzają w tą stronę, że sędziego z immunitetem Igora Tuleję prokuratura zamierza wyprowadzić, doprowadzić przed oblicze prokuratora w kajdankach, więc no to już mamy po prostu Białoruś, standardy białorusko-rosyjskie, tureckie. No. To już nie jest mowa o tym, że tam grozi, tylko rzeczywiście za chwilę to się może stać. Ponadto kolejnych trzech sędziów Sądu Najwyższego też poszedł wniosek o uchylenie immunitetu, w tym sędziego Wróbla, który był właśnie kontrkandydatem sędzi Manowskiej na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, więc widać, że minister Ziobro i ta władza po prostu próbuje uderzać w symbole sądownictwa i złamać tych sędziów. Jeśli złamią ich, to prawdopodobnie będzie łatwiej złamać resztę. Kolejny miesiąc, który jest urósł już do rangi symbolu naszego sygnalizowania, że jest naruszane prawo w Polsce. My sędziowie przychodzimy tutaj każdego 18 dnia miesiąca nie tylko po to, żeby zaprotestować, ale żeby pokazać, że jesteśmy grupą, która jest zdeterminowana do tego, żeby walczyć o praworządność. Najbardziej niepokoją nas kolejne działania władzy ustawodawczej, w tym polityków, którzy dążą do zmniejszenia roli władzy sądowniczej w Polsce. Niepokoi nas to, że ten trójpodział władzy jest zachwiany i przychodząc tutaj sędziowie dajemy wyraz temu, że my jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby pokazywać władzy i pokazywać obywatelom, że konstytucyjne prawa obywateli w postaci prawa do sądu są najważniejsze. Będziemy protestować tak długo, aż nie zostanie przywrócony porządek prawny, tak jaki powinien on być. Będziemy protestować tak długo, aż będzie funkcjonował ten quasi sąd, którym jest Izba Dyscyplinarna, tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. I będziemy tak długo tutaj przychodzić, aż ten porządek prawny zostanie przywrócony zgodnie z orzecznictwem Unii Europejskiej, a także zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego Polskiego. No, uważamy, że Polska jest krajem praworządnym i zasady zarówno obowiązujące u nas w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej powinny obowiązywać nadal. Jeżeli tak zwana Izba Dyscyplinarna wciąż działa, chociaż nie powinna, jeżeli są negatywne konsekwencje dla sędziów, którzy wykonują swoje obowiązki i wykonują swoje ślubowanie, no to przychodzimy po to, żeby pokazać, że nie są sami, że ich wspieramy. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.